Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Denis Trozyniak. Witam Was w kolejnej rozmowie telefonicznej. Rozmowa, która została zapowiedziana już jakiś czas temu na live'ie. Zrobiłem taki challenge, widzom, jak wbijecie 25 tysięcy łapek pod tym streamem, ja postaram się zrobić rozmowę telefoniczną. No i próbowałem już od kilku dni taką rozmowę zrobić. Nie jest to proste, ponieważ no, czasami nie wychodzi, czasami ludzie nie chcą z Tobą rozmawiać, a czasami też jest taki problem, że po prostu ludzie mnie rozpoznają, więc ciężko mi się robi takie rozmowy. No i postanowiłem, z racji tego, że taki youtuber, z którym często streamuję, Take One, ostatnio się przeprowadził, to wiedziałem, że dzwonił dzisiaj do firmy internetowej, która miała do niego dzwonić, więc postanowiłem przy pomocy Skype Voice Changera, żeby zmodulować trochę swój głos, zadzwonić do niego i go potrolować. Sami zobaczcie, jak wyszło. To oczywiście jest już nagrywane po rozmowie, bo też nie wiedziałem, czy wyjdzie, więc czasami szkoda by było jakieś przedstawienie tutaj robić, jakby się okazało, że rozmowa nie wyszła. Jeśli się Wam spodoba i chcecie już takich normalnych rozmów telefonicznych więcej na kanale, to oczywiście zostawcie łapkę w górze. Ja cały czas próbuję nagrywać, nie jest to proste, tak jak mówiłem. No i nic, zapraszam Was na rozmowę i mam nadzieję, że chociaż się uśmiechniecie. Trzymajcie się. Tak, słucham. Dzień dobry, Janusz Kromka z tej strony, UPC Polska. Czy rozmawiam z panem Radosławem Górniakiem? Z panem Rafałem Górniakiem. Dobrze, ale wszystko, reszta się zgadza. Dzwonił pan dzisiaj do nas, mieliśmy do pana oddzwonić. Ma pan jakiś problem, jakąś usterkę techniczną i niestety więcej informacji tutaj nie posiadam. Mógłby pan pokrótce streścić swój problem? Znaczy po prostu, no wiesz, kolejny jest internet, tylko nie ma w moim pokoju, bo tu jakieś... Halo? Tak, słucham pana, panie Radosławie. Tutaj jakaś instalacja jest, która po prostu nie działa. W sensie, no podłączam kabel internetowy do gniazdka i nie ma internetu. Aha, czyli pan... Halo? Tak, słucham? Jakieś dziwne odgłosy słyszę w tle. A to nie wiem, wie pan, tu dużo osób w centrali, przepraszam bardzo, dużo osób w centrali tutaj pracuje. Panie Radosławie, czyli ma pan problem techniczny, że nie działa panu gniazdko w pokoju? No nie wiem, znaczy ja na to nie znam, prawdopodobnie. Po prostu internet nie przepływa przez moje gniazdko. Czyli instalacja już jest, aczkolwiek nie ma jej w określonej części pokoju, tak? Mieszkania, tak. Dobrze, czy ta usterka występuje w innych pokojach? No powiedziałem, że jest wszędzie internet, tylko u mnie go nie ma. Czyli jest ileś pokoi w pana mieszkaniu, w niektórych jest internet, a w innych go nie ma. Znaczy, no prawdopodobnie instalacja po prostu nie działa, no i trzeba ją naprawić. A nie pomyślał pan o tym, żeby na przykład router Wi-Fi kupić i sobie po prostu przez antenę podpiąć internet? No ale ja chcę mieć internet przez kabel, właśnie potrzebna naszą transmisję, a po prostu przez Wi-Fi jest niezłe połączenie. Po prostu chciałem, żeby jakiś technik przyjechał i to sprawdził. Jeszcze raz, mógłby pan powtórzyć, bo pana nie słuchałem przez chwilę. Tak. Jeszcze słucham? Czy mógłby pan jeszcze raz powtórzyć ostatnie dwa zdania, bo się zamyśliłem? No mówiłem, znaczy, żeby jakiś technik przyjechał po prostu, chce. Ale pan chyba troszkę dłużej mówił. A dlaczego ma ten technik przyjechać? Bo nie ma internetu, tak? No tak, no nie mam internetu w pokoju, który byś przyjechał po prostu. Dobrze, panie Radosławie, a czy z telewizją również występuje taki problem? Nie mamy telewizji. Niech pan sobie sprawdzi po prostu umowę, jaką mamy podpisaną na mieszkanie i tam jest tylko internet. Aha, dobrze, to jeśli państwo nie macie telewizji, to ja chciałbym panu zaoferować 149 kanałów naziemnych plus HBO i cyfrę plus za jedyne 139 zł i 90 groszy przez pierwsze 3 miesiące, nie, która wzrasta o 25 zł ale ja nie mam telewizji. Przez następne 12 miesięcy, a kwota finalna... Nie chcę telewizji. Muszę panu przerwać. Nie chcę telewizji, po prostu chcę jakąś internet załatwić, no bo jest niepotrzebny do pracy i no nie mam dostępu teraz, no jest problem, że no nie mam na tego robić pieniędzy na życie. Może to jak najszybciej było załatwione. Dobrze, a mógłbym pana zapytać, dlaczego pan nie chce telewizji? No bo nie mamy telewizora w domu.
A to tutaj również mogę wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Mamy Panasonica 48 cali. Za jedne 150 zł przy Moje umowie na oczekiwania są 30 takie, że miesięcy. po prostu przyjechał technik i sprawdził internet. Nie chcę telewizji, nie chcę, nie wiem, nie chcę niczego. Chcę tylko internet, żebym działał w pokoju. Dobrze, panie Rafale, a czy pan wie, że jeśli podjąłby się z nami współpracy właśnie w naszej ofercie UPC Internet plus telewizja, zostałby pan dodany do losowania 10 wycieczek do Maroko w przyszłym miesiącu? No już wiem, ale mimo wszystko dziękuję. Chcę po prostu technika zamówić na jutro, około godziny 12, żeby przyjechał i sprawdził instalację. Dobrze, a co dokładnie jest z tym gniazdkiem? Czy to gniazdko jest, w ogóle jest gniazdko, czy chce pan w ogóle jakiś tam mini Znaczy remoncik zrobić? są trzy gniazdka, tutaj tylko dwa nie działają. Jedno, to się wyłamamy, po prostu nie da się kabla włożyć, ale jedno gniazdko działa, ale no nie generuje internetu w ogóle, tak jakby było wyłączone. A wsadził pan tam kabel do gniazdka? No skoro mówię, że nie działa, to chyba musiałem wsadzić. A czy pan sprawdził z innym kablem? Mam router podłączony, mam internet z routera, więc kabel działa na 100%. Dobrze. A czy próbował pan włączyć i wyłączyć? Ale co mam włączyć i wyłączyć? Gniazdko. Ale jak gniazdko mam wyłączyć? Czy próbował pan przy tym gniazdku włączyć i wyłączyć? No ale gniazdko mam włączyć? Panie Radosławie, zadałem panu proste pytanie. No, muszę tutaj oszacować skalę problemu, tak? Spróbował pan włączyć i włączyć? Nazywam się Rafał. No, próbowałem i nie działa. A dobrze, a próbował pan kompletny reset urządzenia? Ale jakiego urządzenia, skoro nie wiem, komputera? Też. No, włączałem go dzisiaj i wczoraj, więc no załóżmy, że tak. Dobrze, panie Radosławie. Nazywam się Rafał, proszę pana. Nie Radosław. Rafał. Rafaello, taki cukierek jest. Może pan skojarzy. Nie kojarzę, niestety nie kojarzę takich cukierków. Dobrze, panie Radosławie. Czyli rozumiem, że chciałby pan, żeby wysłać panu technika, żeby sprawdził to gniazdko. Tylko że tutaj będzie to płatne. Będzie to płatne, bo oczywiście nasi No technicy dobrze, nie pracują rozumiem. za darmo. To nie ma problemu. Taka usługa kosztuje 199 zł, która zostanie naliczona do przyszłego rachunku. 199 zł za wysłanie technika. Tak. I potem technik, jak przyjedzie, oszacuje zniszczenie i zrobi panu, da panu. Na panu cenę za naprawę. Wydaje mi się, że wszystko powinno się zamknąć 300-400 zł. Zależy, jak duża skala jest problemu. Jeśli trzeba będzie przeciągnąć na nowe kable po całym mieszkaniu, no to musi pan zrozumieć, że taki kabel kosztuje. No ale kabel kosztuje paręnaście złotych. Owszem, aczkolwiek my używamy tylko najlepszej jakości kabli, bo jesteśmy pionierem, jeśli chodzi o internet w Polsce. Czyli mam zapłacić za samą wizytę technika 200 zł. 199 złotych. A jeżeli po prostu, nie wiem, jest internet wyłączony tylko w pokoju, a kable są w porządku? To ma pan pecha. Znaczy jak mam pecha? Czyli mam zapłacić 200 zł za włączenie usługi, którą mi wyłączyliście? Owszem, no bo znaczy ja panu powiem tak, jeśli pan jest na tyle nieroztropną osobą, która nie potrafi sama sprawdzić, no to błędy kosztują. Znaczy, jak ja mam sprawdzić sam internet? Znaczy, no nie wiem, jak ja mam to sprawdzić niby? Najlepiej włączyć i wyłączyć. Słucham? Proszę pana, proszę Co nie mam mar. włączyć? Panie Radosławie, proszę nie marnować mojego czasu, proszę nie podnosić głosu, to po pierwsze. Po drugie, proszę nie marnować mojego. Jak ja nawet głosu nie podniosłem, nie wiem, chciałem po prostu, żeby przyjechał Panie technik, Radosławie, zapłacę proszę tyle, ile się. będzie trzeba, ale niech mi to Panie naprawi ktoś, bo to jest... Radosławie, proszę się nie unosić. Panie Kromka, nazywam się Rafał. Radosław, kurwa, Rafał. Dobrze, panie Rafale. Po pierwsze, przeprowadźmy tą rozmowę w przyjaznej atmosferze. Niestety jutro technik nie może przyjechać.
Ja tutaj już panu naliczyłem 199 zł za tą usługę. Technik najwcześniej może przyjechać 17 czerwca. Jest to dokładnie 17, niestety nie, 18 czerwca może przyjechać. Jest to poniedziałek, za 2 tygodnie. Dzisiaj czwarty. Ja mam czekać ponad 10 dni, aż technik przyjedzie? Przecież Nie ponad 10 dni, to panie się z dnia na dzień Radosławie, załatwia. 14. No to czyli ponad... Nie. Ja mogę zapłacić te pieniądze z góry, tylko chciałem, żeby technik jutro przyjechał, rozwój to sprawdził. No bo ja nie będę przez pół miesiąca bez internetu, dlatego że wam coś nie działa w firmie. Panie Radosławie, pół miesiąca to jest 15 dni, my każemy tutaj dzisiaj, już tego dnia nie liczymy, jest to 13 dni, począwszy od jutra. 18 może przyjechać o godzinie 9 rano. Nie, no mam wrażenie, że jest pan osobą chorą umysłową, bo powtarzam chyba 10 razy, że on nie Rafał, po pierwsze, a po drugie, no też mi się nie chce wierzyć, że on jest na technika czekać prawie pół miesiąca i na dodatek jeszcze mam płacić 200 zł za to, że jakiś jebany, biedny dureń przyjdzie i sprawdzi mi, czy mi kable działają. To jest kurwa żart. Panie Radosławie, po pierwsze proszę się wyrażać, po drugie jesteśmy pionierem w Polsce, jeśli chodzi o internet i telewizję naziemną, więc mamy bardzo dużo instalacji. Jesteście gównem, nie pionierem, jeżeli macie 15 dni oczekiwania na jebanego kurwa technika. Panie Radosławie, kolejny raz zwracam panu uwagę, że proszę się wyrażać. Jeśli pan zdewastował instalację w swoim domu, jest pan na tyle głupi, że nie potrafi podłączyć komputera przez Wi-Fi do routera, to nie jest to nasz problem. It's not our problem. Znaczy głupi to chyba jest ten, kto pan zatrudnił, bo to jest jakiś żart, że po pierwsze pan mnie wyzywa, a po drugie mówi o podłączeniu routera, skoro ja mam przez Panie kabel internet, Radosławie, mówiłem. po pierwsze, ja pana nie wyzywam, a po drugie, Kurwa, pan. śmieciu jebany, nie chcesz na mnie, bo ci kurwa łatwo skurwie jebany śmieciu pierdolony za słuchawką. Pracujesz kurwa za 1000 zł i spinasz pizzę kurwa przez telefon śmieciu pierdolony. Panie Radosławie, nie spinam się. Rafale kurwo jebana, Rafale kurwa i przysyłaj mi jebanego technika. Panie Radosławie, proszę się uspokoić. Jest jedna opcja, żeby technik przyszedł do pana wcześniej. Kiedy wcześniej? Nawet w środę. 6. No to w takim razie bardzo prosił. Tylko w takim wypadku musiałby pan zakontraktować naszą telewizję. 149 kanałów naziemnych plus Nie HBO i mam Cyfra Plus. telewizji, więc tego nie kontraktuję, bo po prostu nic nie potrzebne do Dlatego niczego. wychodzimy na przekór oczekiwaniom naszych klientów i mamy do zaoferowania 48-calowego Panasonica, Smart TV, podłączenie do internetu. Może tam Dobra, pan. ja mam pytanie takie teraz. Dlaczego, jeżeli wezmę telewizję, mam czekać 2 dni, a jeżeli nie wezmę, mam czekać 15? Nie rozumiem. Bo To jest jakieś zmuszenie do umowy, czy na czym to polega? nie jest to zmuszenie do umowy, proszę pana, tylko nasz technik telewizyjno-internetowy jest dostępny za 2 dni, a nasz technik internetowy jest dostępny 18 o 9 rano. No, przecież to na to samo wychodzi, to samo osoby podłączają telewizję i Nie, ten. proszę pana, nie wychodzi na to samo, bo technik internetowo-telewizyjny jest od telewizji internetu, gdzie jesteśmy pionierami w Polsce. A internetowy jest tylko od internetu i on panu nie założy telewizji. Czyli mam czekać 15 dni, aż coś przyjedzie, tak? Albo może pan skorzystać z naszej oferty UPC Polska, W internet plus dupę sobie telewizja. wsadź tą ofertę, jebany kretynie, kurwa. Jestem pewien, że ta sama osoba może podłączyć internet, więc nie róbcie mnie w chuja. Po prostu rezygnuję z tej umowy i wezmę sobie inny internet, kurwa, pierdolony żart. UPC to jest gówno jebane. I jeszcze mam wystawię ocenę na internecie i postaram się, żeby dotarło to do jak największego grona osób. Jesteście kurwa jebanym gównem i okradacie klientów, taka jest prawda, bo to jest żart, że mam czekać 15 dni, a na telewizję zapłacę wam ponad 2000, to wtedy mam nagle od ręki. To jest niedorzeczne. Panie Radosławie, proszę się nie denerwować i proszę nie straszyć, tak? Kurwa, Radosław to jest twój stary jebany śmieciu głuchy, kurwa, powiedziałem, że on imię Rafał. Panie Rafale, w takim razie, panie Rafale, to też nie, proszę pana, to nieważne jak Burek się nazywa, ważne, że jest psem, tak? Więc proszę też tak tutaj nie podchodzić do tego tak Czy ty uczuciowo. mnie tym jego psem nazwałeś? Pracujesz kurwa na jebanej słuchawce i nazywasz kogoś psem? Chyba ci się kurwa z chuja spadło, śmieci jebany. Panie Radosławie,
Ostatni raz panu upominam, żeby ten język Dobra, jednak zmoderować. Pierdolcie się, akurat przyjadę do tej firmy, rozpierdolę ci kurwa łeb o krawędzi, śmieciu jebany, zmieniam dostawcę, nie będę za nic upracował, to jest jebany żart. I obiecuję, mam znajomych, którzy mają spore zasięgi w internecie i postaram się po prostu, żeby waszą firmę po prostu opuli, żebyście kurwa tracili klientów, bo nie subujecie. Jesteście jebanym gównem, a ty zostajesz zgłoszony, bo gość, kurwa, jesteś jebany w pracy i wyzywasz klienta, jesteś pierdolnięty na łeb, chuj ci w dupę. Panie Rafale? A się trochę zdenerwowałem. Halo. Janusz Kromka, UPC Polska z tej strony. Czy mogę rozmawiać z panem Radosławem? To jest żart jakiś, tak? Panie Radosławie, nie, chciałbym tutaj, bo nie poszło nam w poprzedniej rozmowie, chciałbym tutaj z panem naprostować parę rzeczy. A czyli rozumiem, że jest pan w stanie przeprosić za to, że mnie wyzywał, tak? Nie, mam dla pana jeszcze inną ofertę. Może dojdziemy do konsensusu, Mam podstawowe pytanie, czy dostanę technika przez najbliższe 3 dni? Żeby sprawdził, dlaczego internet nie działa. Jest taka opcja. Jest nawet opcja, że tego technika dostanie pan jutro. Aczkolwiek najpierw chciałbym tutaj pana do firmy zaprosić na ulicę Ołtaszyńską 11. Chciałbym pana zaprosić, no nie poszło nam. Chciałbym pana zaprosić na lunch, będzie sałatka z liści. I powiem panu tak, po pierwszym liściu zostanie pan weganem, to po pierwsze. Po drugie, wszystkie groźby karalne, które pan użył w stosunku do mnie, zostaną oczywiście zgłoszone na policję. A po trzecie, jak skończę pracę, to o 19 możemy się na rynku pod Heliosem spotkać. No i wtedy panu wytłumaczę, dlaczego pan jest głupi. Znaczy, czekaj, ty mi grozisz sądem, a po chwili mówisz, że mi spierdolisz, tak? Gdzie masz kurwa głos jak, nie wiem, koleś kurwa z rakiem krtani, który był jebany przez starego kurwa w dupę. Dzwonisz z firmowego telefonu i grozisz klientowi, ty gościu jesteś pierdolnięty na łeb. Znaczy, bo w życiu liczą się zasady, a pan tych zasad nie przestrzega, więc ja kurduplu mały sprawię, żebyś przemyślał następnym razem. Kurwa kurduplu mały, jakbym ci pierdolnął, bo ja bym ci... Dobra, mogę prosić o kontakt prywatny? O kontakt prywatny, no zapraszam, dzisiaj o godzinie 19 pod Heliosem. Pod tym? Pod Heliosem. Co to jest Helios? Taki sklep na rynku. To jest gdzieś na Krakowskim? Tak. Rozumiem, że się spotkamy pod tym sklepem dzisiaj o 19, tak? Dzisiaj o godzinie 19, więc panie Radosławie, Powiem wprost, tutaj bazując na własnych doświadczeniach, proponuję panu, żeby wziął pan kilku kolegów, żeby raźniej się wam spierdalało. O kurwa! No dobra, przyjdę o 19. I jeszcze mam tutaj jeden apel do pana, mianowicie nie spóźni się pan, tak? Będzie pan o godzinie 19. Kurwa, gościu, zobaczymy, czy o 19 przyjdziesz, bo powiem w tej jebanej pracy, kurwa, siedzisz do 21, zarabiasz 1200 zł i nie możesz matki, kurwa. Nie, ja kończę o godzinie 18. Która jest pewnie pierdolnięta umysłowo, kurwa, i siedzi w psychiatryku i trzeba jej mieszkanie opłacać. Dobrze, ja mam, panie Radosławie, mam do pana takie pytanie, czy będzie pan o tej godzinie 19? Możemy się spotkać pod McDonaldem na Litewskim, bo nie wiem, gdzie tam sklep nawet jest. Okej, dobrze, to spotkajmy się tam. Będzie pan punkt 19? Nie, bo chciałbym już panu karetkę zamówić na 19:05, żeby cię odratowali, śmieciu mały. Dobra, ale to jest jakiś kurwa żart. Dobra, weź gościu, spierdalaj po prostu.